Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry, już w nowej aktualizacji, w której możemy podnieść wszystkie samochody do maksymalnej statystyki 399 punktów. I ja, jakiś czas temu na pewnym odcinku o BMW M2 ryczałem jak dzik, że nie można jej stuningować na maksa, tylko jakieś tam 299 punktów. I kurczę, w końcu nadszedł ten wiekopomny moment, kiedy mogę M2-jeczkę podnieść do maksa. Najpierw, zanim sobie ją podniesiemy, pojadę sobie jakiś tam driftik i idzie mi fatalnie. Jestem przyzwyczajony do driftowania w innych grach, a zwłaszcza jeśli chodzi o Need for Speeda, to Lamborghini Huracan, którym mi szło bardzo dobrze. Zresztą ponoć jest to najlepszy driftowóz w tej grze z napędem na 4 kółka, więc dziwne, nie? No ale tak to tutaj działa, jest to naprawdę bardzo szybki samochód. Ale teraz mam BMW M2, strasznie mi się podoba z wyglądu to auto, zwłaszcza z przodu, ma taki fajny, groźny przodek i takie, no, groźne spojrzenie, a jednocześnie nie jest jakieś tam super duże, zgrabne, małe, fajne auto. I dlatego chciałem je właśnie już kiedyś przetuningować sobie na drift jakoś tak hardkorowo, ale no nie wyszło mi, no bo niestety nie dało się tego samochodu stuningować na maksa, tak jak inne samochody jakieś tam z wyższych klas. A teraz można go właśnie podnieść na maksa i nie mogę się doczekać, kiedy to nastąpi. Już nawet po tym wyścigu powinienem dostać jakieś części, które ulepszą ten samochód powyżej statystyki, która wcześniej była zablokowana do 299 punktów. I nie mogę się doczekać, kiedy dojadę do mety i dostanę jakieś tam części, a też oczywiście będę sobie kupował, żeby na tym odcinku wszystko zdążyć stuningować na maksa. Mam trochę tam hajsu, więc raczej nie powinno być problemu, a jeśli będzie jakiś problem, to sobie jakoś tam pozdobywam te karty, dzięki którym można wymienić sobie na części, nie? Te karty na części się wymienia i jest fantastycznie. Dlatego to dzisiaj sobie zrobimy, podniesiemy sobie BMW M2 na maksa. Ten nowy update, to nowe DLC wprowadza nam oczywiście też emotikonki. A to akurat zdjęcie się robi w ten sposób. Strasznie lubię robić te zdjęcia w Need for Speedzie, bo no, w prosty sposób się je robi i one się zapisują od razu do folderu. Chyba w dokumentach gdzieś ten plik jest ze zdjęciem, także bardzo fajnie. Nie trzeba tam kombinować z jakimś przesyłaniem, jak w Fordzie na przykład, że przesyłamy sobie ten plik na jakiś tam serwer, trzeba wejść na stronę, pobrać to, a tutaj masz łatwo, prosto i przyjemnie. No i proszę, turbo. 14 poziom, jeszcze nam to nie podniesie chyba statystyki, czy podniesie? Zaraz, gdzie tutaj to jest? Znaczy tak, część jest na pewno większa niż 12, więc teoretycznie powinienem mieć wyższą statystykę, ale dobra. Więc tak, mamy sobie to zrobione. W tym DLC także możemy sobie, chyba to w online tylko działa, możemy sobie też dodawać takie emotikony nad samochodem, czyli po prostu bardzo w prosty sposób komunikować się z innymi graczami przez emotikony. I sprawdziłbym to, ale teraz chcę się trochę skupić na tuningu tego samochodu, więc może w następnym odcinku sobie sprawdzę te emotikony, jak one wyglądają. A myślę, że to jest świetny sposób, bo w grach wyścigowych nie ma czasu na pisanie. W ogóle w grach akcji nie ma czasu na pisanie w online i takie emotikony mogą po prostu ułatwić taką prostą komunikację w grze. I w Fordzie Horizon 4 też będziemy mieli taką komunikację. I teraz pytanie, kto od kogo zgapił? Jak myślicie, czy Need for Speed od Fordzy? Czy Fordza od Need for Speeda? Ciężko powiedzieć, co? O, dostałem nawet jakąś dostawę podstawową. Zobaczmy sobie, co ja tutaj mam za dostawy. Więc, 3 do... What? Co? 11 do odebrania... Oh, shit, a skąd ja to mam? 11 dostaw do odebrania, what the fuck? Koralowy dym. Piszcie w komentarzach, czy też dostaliście tyle tych dostaw premium. Nie wiem, skąd ja to mam, ale dostałem. No dobrze, chodźmy sobie w takim razie do garażu i zobaczmy, o co chodzi w ogóle, co się tam pozmieniało. Szybka podróż, pyk.
Wow, jestem podekscytowany. Sorry, że tak nie ma dzisiaj kamerki, ale jeszcze wyglądam okropnie po moim ostatnim zabiegu i moja twarz wygląda dziwnie. No ale to tam nieważne. Dobra, wejdźmy sobie tak. Więc co, najpierw sobie lakier. Właśnie, co, jaki my mamy tutaj projekt? Co my tutaj możemy zrobić z tym samochodem? Zobaczmy, co tutaj ludzie porobili. No ten jest chyba najbardziej popularnym, jest najfajniejszy. Spoko wygląda. Jakiś zielony. O! Nie no, musimy zmienić kolor. Przecież tutaj jest całkowicie nowy tunik zrobimy w tym samochodzie. Musimy jakieś malowanko wybrać. Bad Boosted. Bastard. A tutaj mamy jakieś pomarańczowe coś. Tak sobie wygląda. Nie wiem, ja bym chciał coś wybrać takiego specjalnego. Może to? No. Ale dajmy może... O, tutaj jest jakieś też ciekawe malowanko. Pasuje do driftu. Maszyna do driftu, niech będzie. Okej. I teraz tak, weźmiemy sobie nowe malowanko, cyk. Teraz tak, dzisiaj odpimpujemy tę furę, naprawdę, gwarantuję wam to. Więc bierzemy sobie, nic tu nie ma zainstalowane, nic. No to dajmy sobie pneumatykę, oczywiście, kurde, jakie to będzie niskie teraz. Teraz, można to przetestować, sprzedaj, użyj, podgląd przedmiotu, uwaga. Sceny policyjne, da bok. Morskie opowieści, what? Dobra, niech będzie lodziarz. Więc tak, tu mamy lodziarza. A to co to? Nie chcę tego. Coś mi się to... Aha, bo to chyba chodziło o to... Nieważne. Więc tak, kolor nitro. Tu nie można zrobić podglądu, niestety. Platynowo-niebieski, niech będzie. Dym spod opon i tu właśnie wybierzemy sobie czarny. Co wy na to? Pyk. I teraz neon. Zobaczmy. O, i tutaj są te nowe, widzicie? To jest jakaś tam fala, nie? Tutaj są jakieś takie różne pulsujące. Tam widać w tle, jak to pulsuje, ale wolałbym jednak, żeby cały samochód był pokazany, prawda? Niż same ikonki. A tutaj pulsujący czerwony, tutaj zielony jakiś taki. Okej, okay. Dajmy sobie do góry. Ten wygląda kozacko. No i gitara. Uj, shit. Jak to wygląda? Ja pierdzielę. Nie, no musimy wybrać jakieś czerwone malowanie w takim razie. No widzicie, z tym tuningiem troszeczkę będzie tutaj zabawy, ale to tylko dlatego, że chcę, aby ten samochód był wyjątkowy. On naprawdę bardzo długo czekał w moim garażu, zanim dostał możliwość tuningu. Wow. Jeszcze tylko jakby coś żółtego było, nie? Zobaczmy jeszcze jakieś inne malowanie. O, jest tutaj jakieś taka czerwień. To jest takie chyba dosyć standardowe malowanko. Coś takiego wyjątkowego, czerwonego. Tutaj taki fioletowy bardziej bym powiedział. A tu? Grip. Nie, to nie pasuje. Ten samochód na pewno nie będzie na grip. Ten samochód będzie na drift. To takie słabe jest malowanko. Oj, nie wiem na co się tu zdecydować, naprawdę. Patrz. Coś takiego. Idealnie, niech będzie. Znaczy, góra troszeczkę taka pusta, ale zobaczcie jak to... Zaraz. A, i zobaczcie jak to fajnie pasuje do... Idealnie, tak jakbyśmy jechali przez apokalipsę jakąś zombie. Ach, idealnie, dobra. Więc tak, modyfikacja wyglądu, tutaj już, właśnie, czy możemy coś jeszcze dodatkowo zmienić? No chyba nie, bo tutaj prawdopodobnie części nowych wizualnych nie ma, tutaj chodzi o zmianę osiągów głównie, więc my tutaj sobie nie porobimy zbytnio, ale tak, ale zobaczmy jeszcze spoiler. Nie, tutaj zostawimy sobie ten standardowy, tylne błotniki, czy są jakieś... Nie, te takie gładkie mi się podobają, lusterka. Ja zrobiłem ten samochód kiedyś tak, jak mi się
podoba według mojego gustu, więc ten gust się zbytnio nie zmienił co do tego auta. Może malowanie, ta biel mi trochę nie pasuje, ale już niech zostanie. No i zobaczcie, mamy tutaj naprawdę bardzo słabe części. Już mi się pokazała ta kreska, widzicie? Ta zielona kreska pokazuje, że samochód możemy wymaksować do 399 punktów. Obecnie mam 299 i będzie trzeba sobie zajechać do garażu, do warsztatu, do sklepu, kupić nowe części, wymienić te karty, żetony i zaraz będziemy mieli taką furę, że normalnie kopara wam opadnie i mi też. Jestem ciekawy, ile punktów będziemy mogli wykręcić na tych standardowych driftach, gdzie ja zawsze ćwiczyłem driftowanie. I tak, mamy sobie takie nitro. Teraz jest dzień, więc neon nie działa, nie jest włączony. Nie można go zobaczyć, ale w nocy, jak będzie ciemno, to może być bardzo ciekawe. Teraz idziemy prosto do sklepu. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jak się zatrzymujemy, teraz zainstalowałem pneumatykę, więc jak się zatrzymamy, to uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. I zaraz, jak to się robi? O! Jezus! Jezus! Trochę za nisko nawet, nie? Ale super to wygląda. Wow! Mega śnie. No i dobrze jest, jedziemy w takim razie do sklepu i zaraz będziemy mieli wymaksowaną maszynę. Tu możemy sobie kupić od razu pakiet doganiania za 162 tysiące. Ja myślę, że można... I tam nie będziemy nic takiego kupować. Po prostu będę sobie wymieniał to, co mam słabe i myślę, że w ten sposób wyjdziemy na lepsze, bo i tak mam mało kasy, a tych kart mam tak dużo, że mam 42 szanse, a jeszcze podczas tych losowań wylosuję gorsze części, które będę mógł znowu wymienić na karty, więc tych szans jest tak naprawdę więcej. Ale zaczniemy sobie od najgorszych części, czyli weźmy sobie blok silnika. No i przyspieszamy, ja zaraz wracam do was. No i dobra, teraz dla was taki pro tip. Jeśli już macie bardzo dużo kart do losowania, to nigdy nie zwracajcie uwagi na marki i w ogóle na premie różne. Dopiero zwracacie uwagę na premie i różne marki w momencie, kiedy macie maksymalny poziom wszystkich części. A to dlatego, że nigdy nie losują wam się niższe części niż te, które macie, niższe poziomowo. A im wyższy macie poziom z samochodu ogólnie, tym lepsze części wam się ogólnie losują, tak? Z wyższego poziomu. Więc dopiero pod koniec, gdy macie wszystkie części, powiedzmy z 18 poziomu, wtedy dopiero zwracacie uwagę na marki, na bonusy, na boosty i tak dalej. Więc teraz sprzedaj karty. Nie to chciałem. Wymień karty. Pyk. Cyk. I wymieniamy te, które mam w zasobniku. Bo tam mnie nie interesują akurat z niższych poziomów. Widzicie, że mam ich dużo. Tutaj mam na przykład Amerykan, ale tam jest ulepszenie do... Oj, bym miał na przykład wyższe nitro. Widzicie? I teraz warto zwracać uwagę na to, co my chcemy osiągnąć. No i teraz już mamy najlepszą możliwą chyba konfigurację. Mamy 3 razy Outlaw i 3 razy Chidori. Ewentualnie możemy jeszcze losować części z lepszymi bonusami. Akurat tam mnie nie interesuje do skoku bonus. Mnie nie interesuje. Ale zobaczcie, mamy najlepszą chyba możliwą konfigurację na drift, jaka istnieje. Czyli maksymalne przyspieszenie, maksymalna pojemność nitra. No nitro mogłoby być troszeczkę wyższe. Prędkość maksymalna 362 km na godzinę, teoretycznie. To zaraz możemy sobie sprawdzić. Samochód powinien być ogólnie dużo, dużo szybszy niż był przed chwilą. No zaraz to sprawdzimy, czy rzeczywiście osiągnę te 300 km na godzinę prędkości maksymalnej, 360 konkretnie. Uwaga, uwaga, jadę sobie autostradą. No już 3 paki jest, leciutko do tych 3 paczek. Nieprawdopodobne, co? Bo jeszcze przed chwilą przecież mieliśmy samochód 299 punktów, a teraz mamy już 399, tak? 399? Nie wiem tam, czy 397 przypadkiem nie było, ale chyba wszystkie części mam wymaksowane i bardzo, bardzo fajną konfigurację. Zobaczcie, już się uruchomił neon,
już zaczyna mrygać, pulsować na żółto, czerwono. Właściwie to jest taki neon, chyba jakiś tam nawet wyjątkowy, bo on nie tylko pulsuje, ale on też tak... taki fajny efekt daje. No, nie wiem jak to nazwać, ale widzicie co się dzieje, więc wiecie o co chodzi. Pyk, i tu mamy od razu strefę driftu, zobaczcie. Cyk. Świetnie. Uuu, straciłem mnożnik. Shit. No, nie, fajnie pojechałem. Ale ten samochód sobie jeszcze można dostosować. Pyk. Okej. Okay. I zamknięte. I teraz tak, pojedziemy sobie, czy polecimy, nie wiem, popłyniemy na mój ulubiony drift, czyli w obserwatorium. W tym samochodzie mam masę części jeszcze do wymiany na karty, jeśli bym chciał sobie wymaksować jakiś inny samochód. Ale ten udało się wymaksować w miarę sprawnie. Oczywiście te części mógłbym jeszcze polosować, żeby miały lepsze bonusy. Te, które mam, mi na razie chyba wystarczą, żeby tu jakiś wynik... Wow, ty, co to było? Na milimetr dosłownie od tego ziomeczka tam. Te części, które tutaj mam, mi na pewno wystarczą, żeby jakiś tam sensowny wynik wykręcić. A właśnie obserwatorium to jest taki drift, który ja bardzo dużo, długo trenowałem i te zakręty dość dobrze znam. Nie wiem jak mi pójdzie w BMW, ale w Lambo... w Lambo jestem tu całkiem dobry. Nie na jakiś, nie jakiś tam najlepszy, ale zadowolony jestem z siebie. W każdym razie mamy tą BMW już porobioną grubo. Nie odpuszczaj. Wow. Oh shit. Start idzie wybornie. Czas się pokazać. Oj, tu mi trochę zabrakło. Prawie bym wyleciał z zakrętu. Co to było? O! Już się nie zatrzymam. O! Ale bym wyleciał. No i tak mi poszło. Ach kurde, Lambosem mi lepszy wynik tutaj wychodził. 883 tysiące punktów. To jest tak, myślę, że... No, w granicach normy, myślę. Nie jakoś tam fantastycznie, bo myślałem, że milionek wpadnie, bo całkiem dobrze mi szło. Ogarnąłem sobie poziom 50. Ale jest, i teraz wylosowaliśmy sobie jakąś nową część, ale jeśli ją wymienię, to niestety stracę bonus. Z racji tego, że mam już 3 razy części Chidori. Wymienimy sobie ją na kartę, na żeton. I teraz tak, jedziemy sobie w drugą stronę. Nie, odrzucam to wyzwanie, nie wiem czy uda mi się przez prawie 2 km pociągnąć jeden drift. Czas na drift. Trzymaj formę, Mac. To coś na mocne nerwy. Nie skrzęp tego, Mac. Jestem w formie. O, matko kochana. Naprawdę nieźle. Tylko nie skrzań tego driftu. A widzieliście to? Daję sobie radę, brat.
Patrz, mamo, bez szwanki. O to chodzi. Okej, teraz to pojadę. No powiem wam, że po kilku próbach udało mi się osiągnąć 1 140 000, a czuję, że mógłbym nawet polecieć więcej. Ciekawe, jaki był mój rekord wcześniej. Nie mam pojęcia. Poszło mi całkiem fajnie, ale czuję, że mógłbym, kurde, więcej. Tą BM-ką sobie tu polecieć, ho, ho, ho. No dobra, co my tu mamy? Jakaś część nie interesuje mnie, ja mam bardzo fajną kombinację już teraz. I chyba nie chcę sobie O, patrzcie, teraz weźmy sobie tak. Zatrzymajmy się. Gleba. Oh, no one się nie wyłączają, podczas gdy glebimy samochód. Nice. Spoko to wygląda. Teraz można sobie odpalić jakieś fajne zdjęcie. Już mamy skończony projekt. Na przykład pod latarnią w takim miejscu driftowym, cyk. O, czekaj, tam jest takie czerwone światło i można zrobić fajną fotkę. Yeah. Nie wiem, coś sobie pomyślę. Zrobię jakąś fajną fotkę i zobaczycie ją na pewno na miniaturce. Tak czy inaczej, ja bym jeszcze poleciał jakiś driftik. A wiem, gdzie jest fajny. Taki prosty. Pyk, może gdzieś tutaj. Tutaj sobie możemy polecieć. A tu jest pod górę. Tu chyba był taki dosyć prosty. Czekaj. Był taki jeden drift, który zaczynał się na jakimś moście. A nie, jest chyba gdzieś. Nie jest czasem tu. Nie wiem, ale podobają mi się te zakręty, więc sobie tutaj. Co ja nie mogę się tu. O Boże, nie mogę się tam teleportować. My God. To nie. To tutaj sobie musimy gdzieś. Dawaj tu. Elegancko. I sobie pojedziemy tam i porobimy jakiś prosty drift, taki, żeby nabić jak najwięcej punktów, żeby wyszaleć się tą BM-ką. I tyle. M2 w końcu na maksa. Ryczałem jak dzik, jak nie mogłem zrobić jej na maksa kiedyś. Pamiętam, kurde. Teraz to tak. Elegancko. Dobra, musimy sobie pojechać tutaj. Patrz, jak to śmiga. Ej, to chyba nawet ten drift, o którym myślałem. On był na takim jakby skrzyżowaniu. No, tu będziemy jechać przez most. Zgadza się. Dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. On nie jest... Nie pamiętam, żeby on był jakiś super trudny. Nawet sobie wezmę tutaj wyzwanko. 1000 metrów jednego driftu do pokonania. Zobaczymy, czy mi się uda. Utrzymuj ten tor. O tym drifcie powstaną legendy. Tak jest! Znajdź dobry tor. No dobrze, już zaczynamy. To było niesamowite. Pamiętaj o kącie. Patrzcie, uczcie się, panie i panowie. Ha, mam nadzieję, że ktoś to widział. Cholera, mój głos. Shit, ale żem skopał taki fajny zakręt. Jezu. Nie mogę w to uwierzyć. Muszę teraz wyglądać świetnie. Widzić? 200 000 na koniec. Ale kurde, gdybym tamten zakręt poleciał ładnie. Chciałem chyba utrzymać nie mnożnik, tylko długość driftu. I o, widzicie, 960 metrów mi zabrakło do zrobienia tego wyzwania pobocznego, niestety, no ale nie udało się, trudno. No w sumie jak po takim długim niegraniu w Need for Speeda,
trzeba przyznać, że idzie mi nawet, chociaż no, w wielu grach teraz driftuję i w GTA, i w Fordzie, i tam jeszcze jakieś tam jeszcze grze sobie driftowałem. W Beam Engine Drive trochę driftowałem, ale także koła pogubiłem. No a tutaj to nie, tutaj to jest takie driftowanie, wiecie, bardzo, bardzo arcade'owe. Wręcz bym porównał do jakiejś gry na telefon, to driftowanie tutaj. Nawet tak jak sobie cisnąłem w GTA na niektórych serwerach Five, to tam się driftuje naprawdę bardziej realistycznie. W GTA bardziej realistycznie niż w Need for Speedzie, serio. Także to driftowanie nie jest tutaj takie... Takie przyjemne, może już nie tyle przyjemne, bo przyjemne jest. To jest taka gra akcji teraz. Nie wiem, dlaczego teraz nie straciłem nożnika, skoro w ścianę przywaliłem. I zauważyłem, że... Zauważyłem, że są troszeczkę przycinki na tym nowym update'cie, więc słabo. Czuję to podczas driftu zwłaszcza. Także no nie fajnie, nie podoba mi się to. Moi drodzy, najnowszy update w Need for Speedzie wygląda sobie tak. Możemy nasze ulubione furki, wcześniej niemożliwe do podniesienia do jakiejś tam klasy, teraz możemy mieć je wymaksowane. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.